witamy serdecznie w kolejnym paravlogu. Dzisiaj omówimy sobie paralotniowe Mistrzostwa Polski i Węgier, tak jest, które odbyły się w Tolminie. Tak? W Tolminie, na Słowenii, tak? Na Słowenii. W zeszłym tygodniu. Krzysiu, miałeś okazję być. Ja jako kibic opowiem może, jak to wyglądało u nas. Ty opowiedz, jak to wyglądało u was na zawodach. My się zebraliśmy w piątek po pracy. Spakowaliśmy się do busa, pojechaliśmy na Słowenię, bo chcieliśmy sobie w sobotę zrobić treningowego taska. Michał, nasz były i obecny mistrz przy okazji, zaplanował nam zadanie chyba na 70 km mniej więcej. Polecieliśmy w takie tereny, gdzie w życiu bym latając swobodnie raczej nie poleciał, bo to nigdy nie jest po drodze na tym takim klasycznym przelocie, jak się na Słowenii lata. To też było fajne. No i w zasadzie zrobiliśmy sobie taką rozgrzewkę. Fajnie, bo to był w zasadzie dzień po froncie, więc było tak grześko. Można było tam powalczyć trochę z tym swoim skrzydłem, faktycznie się rozgrzać przed ostrymi zawodami. A wieczorem zjechali się praktycznie wszyscy, ruszyła rejestracja, wszyscy się tam porozbijali na kampie, no i czekaliśmy na pierwszego taska. Dostaliście pierwszego taska. Tak, dostaliśmy pierwszego taska w niedzielę, polecieliśmy zawody. Cztery taski w sumie poszły w całych zawodach. Dzień rezerwowy, czyli sobota kolejna, był już niepotrzebny, bo się całe zawody odbyły. Dwa dni bez pogody, jeden dzień spływ kajakowy zorganizowany po Soczy, drugi dzień taka ostra przeprawa po jaskini, z jaskiniach połączonych takimi super ciasnymi przejściami, naprawdę tam emocji było co niemiara. No i potem zaś środa, czwartek, piątek, ściganie na ostro przy całkiem niezłej pogodzie. A wieczory jak spędzaliście? Wieczory w zasadzie różnie, bo ta grupa była podzielona pomiędzy pilotów, którzy strasznie tam zależało im na wyniku, 9 szli spać, cisza i spokój. Profesjonalne podejście sportowca, pełna regeneracja, rano świeżi wstawali, ale była też grupa, która poza zawodami cieszyła się z tym, że się może spotkać ze swoimi znajomymi z latania, a zawsze były jakieś tam zabawy, śpiewy, wspólne przesiadywanie właśnie na kempingu. Atmosfera była taka mega, mega przyjacielska, luźna. Fajnie, wieczorami bardzo miło spędzało się czas. Śpiewy były. Były śpiewy. Słyszeliśmy, że Paweł dał fajny koncert. Cała dolina po prostu tańczyła. No, Paweł ma kawał głosu, nie miał co pokazać. Jak wyniki? Wyniki no co? No, Michał Gierlach, Spike, serdecznie pozdrawiamy. Piękne zwycięstwo. Stylu, po prostu wszystkie taski cisnął ostro do przodu, po prostu wyścigowa pełną gębą. Drugie miejsce kto? Mariusz, tak. Wiśniowski. I trzecie miejsce Marek Robel tak. Wszyscy trzej nasi byli mistrzowie Polski, podzielili się podium. Natomiast fajna była walka faktycznie. Konkurencji dziewczyn jeszcze, że wtrącę, Klaudia wygrała, nie? Tak. Klaudia drugie miejsce, Dominika tak, miała chyba. Tak, nie? Dominika widać ciśnie tuż za na Klaudią. Na mantrze, super skrzydło. No. Lepszego wybrać Dominika nie mogła. Dobrego ma mistrza, to znaczy no mistrza. No, latają dużo często, nie? Ze Spajkiem organizują te seminaria. Tak, to na pewno widać, że dużo lata, się fajnie rozwija. No i goniła Klaudię, deptała jej po piętach cały czas. To kto wie, może za rok. Nigdy nic nie wiadomo. Przydałaby się właśnie jakaś taka roszada. Tak myślisz? Tak, w tej kategorii dziewcząt. A ja tobie życzę, Krzysiu, no wiesz. No ja w kategorii dziewcząt. Ale ja nie mówię o kategorii dziewcząt, mówię, wiesz. Nie, tobie też dobrze życzę, no kibicowałem ci cały czas. Dziękuję bardzo. Oczywiście kibicowanie wyglądało w ten sposób, że był live tracking i można było zobaczyć, tak, kto lata w danym momencie. Mieliśmy zresztą z Krzyśkiem, mieliśmy komunikację
byliśmy w ciągłym kontakcie. Też nie chciałem go za bardzo męczyć, bo wiadomo, no skupienie jednak na zawodach jest ważne, więc tam tylko dawaliśmy informacje na stronę, na Trifly'a, chociaż najwięcej informacji wrzucaliśmy takich na samego fanpage'a, nie wrzucaliśmy tego przez stronę. Na samej stronie nie było tego dużo, no ale takie są zalety właśnie fanpage'y. Tak, jakieś gorące newsy na gorące szybko. Gorące newsy na szybko, pach, 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 tam wrzucane, nie są wrzucane na główną stronę. No i dużo informacji też miałem z oficjalnego fanpage'a tych zawodów. Miałem też informacje Arek Garbacz, tak? Dobrze mówiłem? Wymawiam nazwisko? Chyba tak. On dużo też rzeczy wrzucał. Tak więc newsy były, coś tam wrzucaliśmy. Ale wracając do kibicowania, no to wiadomo, nie? Kurczę, jadę samochodem, patrzę w ten telefon, kurde, gdzie się Krzysiek znajduje, gdzie jest Spike, gdzie jest Mario i tam osoby, którym tak naprawdę serdecznie kibicowałem, Paweł Faron. No dobra, kibicowałem naprawdę. Każdy jak jeden drugiego wyprzedził, to i tak się cieszyłem i tak, bo ale na takich zawodach jakiejś wysokiej rangi, typu na przykład Red Bullowy X-Alps, no nie da się w tym terminie po prostu jakoś normalnie funkcjonować. Cały czas się śledzi. Ale to ja miałem to samo teraz, ja teraz miałem na tych zawodach. Ja kurczę, stoję na czerwonym świetle, patrzę i tylko słyszę klakson, ktoś mi trąbi, a że mam jechać, dobra, spoko jadę. Technologie to... No fajnie to zorganizowane, działa, no. Jeśli chodzi, działało super. Był jeden dzień chyba przy pierwszym tasku, były jakieś tam problemy. Tak, bo to akurat w tym terminie pechowo chyba 10 różnych zawodów się odbywało i naraz te wszystkie traki szły i po prostu nie wytrzymał. Zdecydowanie serwery tak, muszą tak, serwer zmienić. Nie wytrzymał, tak. No. A Krzysiu, właśnie, jeszcze jak ja mówię o tym, jak to wyglądało z naszej strony tutaj na miejscu, to zorganizowaliśmy też konkurs na wygranie naszej koszulki. Konkurs był prosty, bo wystarczyło po prostu, obstawialiśmy. Trochę się zawiesiłem, mogłem to już zrobić parę dni wcześniej. Na dzień przed czwartym taskiem daliśmy konkurs na wygranie koszulki. Wystarczyło wytypować swojego kandydata. No to już akurat Spike był tak... Mocną pozycję, więc tam prawie wszyscy, no raczej wszyscy, nie, większość, bo były tam też inne nazwiska, chociażby Mario. Dobre typy były. Tak, i tyle, i będziemy losować teraz koszuleczkę. Tu mamy nazwiska. Przeróżne. Osób, które dobrze wytypowały. A wrzuciłem też tych, którzy źle wytypowali, żeby był fajny fan. Krzysiu, czyń honory. Machaj palce. Żeby nie było, że patrzę. Nie patrz. Wyciągaj. Co wyciągnąłem. Nagrodę wygrał pan Norbert Usarek. Usarek. Gratulujemy. Norbert Usarek. Norbertowi Usarkowi, nie wiem czy widać, bo mamy wyłączony autofokus. Tak, musicie nam uwierzyć. Norbert Usarek. Tak, Norbert Usarek. Krzysiu, zrób zdjęcie telefonem. Zrób. Zrobię zdjęcie. Zrób zdjęcie. Zaraz to potem załączymy do materiału. Dawaj. Uwaga. 3-4. Ciach. Mamy. Poszło. Norbert Usarek. Okej, okay. Norbert Usarek wygrał. Tak więc gratulujemy koszulki. Napiszemy, skontaktujemy się albo napisz do nas pod tym materiałem. Napisz do nas pod tym materiałem, jaki chcesz rozmiar tej koszulki, taki dostaniesz. Okej, okay, lecimy dalej. Proste. Krzysiu, powiedz mi, jak wyglądało w ogóle finał, cały ten ostatni dzień, ta spinka, bo pewnie była spinka, nie wierzę, żeby jej nie było. Nie no, oczywiście, ostatni task, może od innej strony zacznę opowiadać, bo nasze zawody były rozgrywane w takiej formule, że można było w zasadzie na przełomie tych czterech dni zaryzykować jednego taska i jakby on się nie powiódł, no to ten wynik z tego danego dnia był anulowany. Czyli liczyły się tylko trzy taski, tak, obojętnie trzy najlepsze taski. Tak, każdego pilota. Nawet jak dany pilot wygrał wszystkie cztery taski, to i tak spośród tych czterech tasków jego najgorszy za załóżmy 990 punktów i tak był anulowany. Więc każdy z tego korzystał i każdy tracił tak samo. I właśnie tego czwartego dnia ci piloci, którzy polecieli zachowawczo na przykład poprzednie trzy taski, mieli szansę zaryzykować i albo bardzo dużo zyskać, albo po prostu nic nie stracić na wypadek, gdyby to był ich najgorszy task. No i było ciśnienie w powietrzu, było ciśnienie. Troszeczkę się ta tabela jednak tam przemieszała. Fajnie, zawody były dynamiczne przez to. Piloci się nie bali tam zaryzykować, lecieć swoją ścieżką. Zrobiły się małe grupki.
No, ten czwarty task był fajny. A jak tam wieczorami? Opowiedz, jak było. No, dużo ludzi to interesuje, jak to wygląda później wieczorem. Wieczorem. No, to wieczór się zaczyna od tego, jak ląduje się na mecie, jest się zziajanym po tym dniu w powietrzu i przychodzi organizator albo osoba, która jest tam oddelegowana i przynosi na tacce te piwa. Jakie to jest przyjemne wlać w siebie ja to wie. Zimne piwo. Znam to uczucie, na Spartan Race'ie to miałem, chłopie. Pięknie, jak smakuje, nie? No, cudownie. Wszyscy potem na tej mecie czekają, patrzą jak kolejni piloci. Fajnie jest w ogóle na mecie być i patrzeć, jak inni lądują. To jest mega przyjemne uczucie. No. No, a potem w zasadzie odpoczynek, integracja, śpiewy, nasiadówy, tańce hulańce, dokładnie. Fajnie, kurczę, no pozazdrościć. No, Ralf, słyszałem, że was odwiedził. Tak. Pozdrawiamy Ralfa. Rafał, cześć. Tak, nasz wierny członek, kurde, Tryfly, przyjechał podobno... Tak, kibicować. Kibicować, tak, bo tak. W ogóle takie założenie było, bo na tym naszym Viberze na Tryfly'u pisał, kurde, kto jedzie kibicować Krzysiowi. O! No, tak, z taką myślą. A mało tego, Krzysiu, ten Ralf zrobił tam... Pierwszą setkę zrobił. Zobacz, jak warto było pojechać, koledze kibicować. Było jeszcze tak, że dnia poprzedniego poleciał jakoś 80 km. Tak, też tak. Nie miał świadomości tego, jak daleko poleciał. Wylądował, patrzy na to urządzenie i mówi, kurczę, wino miał naszykowane, że jak zrobi setę, otworzy wino. I patrzy na to urządzenie i taki zawód, że jeszcze to wino musi poczekać. Ale następnego dnia poleciał pierwszą setę. Gratulujemy. Gratulujemy, Ralf. Gratulujemy. A zresztą jesteśmy u Ralfa w mieście, bo jesteśmy w Zabrzu, w restauracji Sorrento. Tak. Ristorante Sorrento, bardzo fajna miejscówka, fajny ogródek, bez problemu pozwolili nam tutaj. Naleśniki z mięsem. Pierogi ruskie, pizza też bardzo dobra, wcisnąłem jedno i drugie. Miła obsługa. Miła obsługa, tak. No, tak więc zareklamowaliśmy restaurację. Przypadkowo. No, Krzysiu. To co? A w ogóle masz zajebistą koszulkę. Tak, dostawaliśmy takie koszuleczki właśnie na zawodach z podpisem, skąd one są. Proszę. W takich rasta kolorkach. Rasta? No, kurczę, dokładnie. Fajna koszuleczka. No. Słuchaj. No, ten trzeba jeździć na zawody, to się będzie zbierać koszulki. Kurczę, będę miał czas, a wychowam ja ci, dzieci. Ja ci sprzedam już newsa. Jakiego? Ja ci sprzedam newsa, ale tak potajemnie, bo tego jeszcze nikt nie wie. Ale to czekaj, wyłączę mikrofon. I tego jeszcze nikt nie wie. Ale najprawdopodobniej Polish Light się odbędą na przełomie sierpnia i września. O kurczę, startuje. I to będą właśnie zawody dla tych pilotów, którzy się nie załapali na te mistrzostwa polskie. Okej, to ja i tak odpadam. A gdzie się mają odbyć? No w tym samym miejscu. Gdzie? Też w Tolminie? Tak, w Tolminie. Aha, tak. I to nie wiem, nie? A to też będzie trwało tydzień? Serial, chyba 5 dni z tego, co tam pamiętam. Kurczę, fajnie. No, fajnie. Także to warto czatować na te zawody, bo... Ralf, chłopie, wierzymy w ciebie. Tak. Ty, no kurczę, ty, to elegancko. No, a to jeden news, a drugi news też taki mam, potajemnie. Kurde, ale będziemy mieli newsy. Wy tego jeszcze nie wiecie, a my wiemy. Ja nie. Ty nie wiesz, ale ja wiem. No dawaj. I wszyscy wiedzą, którzy byli na zawodach. W przyszłym roku najprawdopodobniej ścigamy się w Bułgarii. Mistrzostwa Polski będą w Bułgarii, tak. Znaczy to takie nieoficjalne newsy. No, bo wiadomo, ma jeszcze sporo czynników. Organizacyjnie może... nie wiadomo, co tam dokładnie będzie. Natomiast... Tak. Ale fajnie. To, fajnie, co? No, będzie a jest tam taka gdzie? Ciekawa... Tak, miejscowy są super. A to czemu te... Aha, nie, bo to Węgrzy byli, nie Bułgarzy. Okej. No ja ich jakoś tak mylę, wiesz, nie wiem dlaczego. No, Madziarzy. Krzysiu. A Węgrzy mieli fajne media tak w ogóle. Ach, właśnie, opowiedz o tym, bo tam stoimy... drony latały podobno tam. Ale to było kurczę, dobre, stoimy na tej NASA odprawie. Przyjechało. Stoimy na tej odprawie i nagle taki rój pszczół. Wszyscy się tak nerwowo oglądają, a tu dronik tak przelatuje gdzieś tam koło nas. Ujęcia jakieś tam, jeszcze ujęć nie widziałem, ale panowie Węgrzy byli, świetny materiał zrobił byli naprawdę fajnie przygotowani, porozstawiali kamerki, aparaty z takimi obiektywami, że ściągali nas z daleka i to było fajne, że oni razem z nami startowali w tandemach, tak. Jeden pilot leciał, a drugi tam robił zdjęcia i te zdjęcia możecie sobie zobaczyć na fanpage'u mistrzostw.
Polish paraglider, tak, dokładnie. I zdjęcia są po prostu mega. No, zdjęcia świetne. Mega. Też wrzucaliśmy parę na naszego fanpage'a, tak. Na TryFly. Z każdego taska praktycznie tam jest parę dziesiąt dobrych zdjęć. To fajnie jest zobaczyć. Kurde, no nie, no pozazdrościć, no. Tak więc no co, omówiliśmy mniej więcej jak to wyglądało od naszej strony tutaj, jak byliśmy na miejscu, od strony zawodów. Fajne były te odprawy bezpośrednio przed startem. Organizator tam mówił, tam nie wiem, chwalił poprzednich pilotów z poprzedniego dnia, tam prognozował pogodę i tak dalej, a potem pokazywany był ten task na danego dnia i teraz nagle te 130 iluś tam pilotów wyciągało te swoje GPS-iki i zaczynało się to pikanie. Był taki hałas, że naprawdę ciężko było w ogóle rozmawiać. I każdy tam gdzieś pod nosem. Te 54 700 metrów. To może drażnić, 50... co? Jak ci tak ktoś załukuje? No tak, zwłaszcza jak tak każdy gdzieś sobie tam coś nuci, te swoje cyferki, a ty akurat jesteś w innej części taska. No, ale nie, wszyscy raczej grzeczni. Kurde, jeszcze chciałem ten nawiązać, że kurde, Chrząszczuś fajnie poleciał, nie Paweł? Chrząszczu po prostu pokazał klasę. Chrząszczu dobry jest. Dariak Chrząszcz. Pozdrawiamy Chrząszcza. Tak. Pozdrawiamy wszystkich, którzy brali udział. Gratulujemy oczywiście wszystkim z tych zawodów. Warto było kibicować, oglądać. Wierzę, że następne zawody będą bardziej medialne. My też się w jakiś sposób będziemy starać jakby... No tak, tylko że wiesz, no u nas to jest internet. Fajnie by było jakby tak, wiesz, zorganizować naprawdę grube media, o tym poinformować. Myślę, że znalazłoby się parę takich stacji, które by się mogły tym zainteresować. Pewnie. Ale będziemy w tym kierunku działać, bo po to tu właśnie jesteśmy, żeby właśnie robimy to po to, żeby jednak te paralotniarstwo było... Żeby było głośno. Żeby było głośno i tyle, nie? I tyle. Krzysiu. Zapraszamy do kolejnej parasofy, chciałem powiedzieć. Ale parasofa już niedługo, taka ciekawostka, już niedługo następna parasofa. Zdradzisz z kim? Nie zdradzę. Standardowo. Lata na paralotni? Nie, kurczę, no jeździ na deskorolce. O, proszę. Tony Hawk Pro Skater, już niebawem na parasofie. Sprzedał. Okej, prawdopodobnie tak. Na pewno się spotkamy na pararudnikach, bo będziemy w sobotę i w niedzielę. Pewnie, wpadnijcie. I teraz pogadamy. Taka ciekawostka, 95%, bo jesteśmy trochę uzależnieni od naszej szwalni. Prawdopodobnie będzie można wszystkie nasze ciuchy teraz z nowej kolekcji zobaczyć właśnie na pararudnikach, na stoisku Skytrekking. Tak więc zapraszamy Was, jeżeli jesteście zainteresowani naszymi w ogóle działaniami, tym co robimy i jesteście zainteresowani też fajnymi ciuchami. Zapraszamy obejrzeć, mam nadzieję, że się spotkamy też na pararudnikach. Będę w sobotę, w niedzielę, Krzysiu też będziesz. Ja też będę, będziemy razem. Będziemy się szwendać, biegać, lansować. Będzie lansik. O, proszę. Full lansik. Full profeska. Teraz możemy udzielać jakiegoś wywiadu. Yeah, peace out. Okej. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę, chociaż nie musicie, bo nie uważamy się za jakichś tam vlogerów. Wpadajcie do nas na kanał, odwiedzajcie nas. Do nas na kanał. Bardzo nas cieszą wszystkie wasze komentarze. Tak. A są, kurcze, póki co są fajne, miłe, tak więc fajnie się słucha, tak. A jak jest jakiś, kurde, hejter, to się usuwa. To się usuwa. Pozdrawiamy hejterów. No, dziękujemy wszystkim za uwagę. Subskrybujcie, lajkujcie i kibicujcie. Tyle. Kibicujcie, przede wszystkim kibicujcie, bierzcie czynny udział w zawodach, nie tylko jako zawodnicy, ale też jako kibice. Rozpowszechniajcie nasz sport, bo jest mega wyjątkowym sportem i lecimy dalej. A 2017 to już w ogóle będzie hardcore. Zobaczysz. Tak zrobimy, nie? W Bułgarii. W jakiej Bułgarii? Aha, no tak, w Bułgarii. No, my tu gadu pierdołach, a ty już bateria już się kończy, bateria znowu nam miga. A mamy, no, to musimy szybko kończyć, bo bateria napada. To trzymajcie się, na razie, cześć. No, trzymajcie się, dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Na razie, hejka, cześć.
official cup that actually has been passing the Polish champions for many years now. So now for the second time it goes to Spike. Thank you.